Jeszcze pan senator Grzegorz Wojciechowski. Nie do końca. Panie marszałku, wysoka izbo, pani minister, czyli jak zrozumiałem, już nie ma miejsca dla odmian tradycyjnych, że no, odmiany tradycyjne powstawały w ten sposób, że ktoś sobie tam wyhodował. W tej chwili, jeżeli ktoś wyhoduje taką odmianę lokalną, tradycyjną, nie chcę tutaj jakichś przykładów dawać, ale no, są rolnicy, którzy wyhodują. Czy oni nie mogą zarejestrować w sytuacji, kiedy koszty rejestracji przy tej pełnej procedurze no, przerastają możliwości tego rolnika i z drugiej strony niepotrzebna jest taka procedura, co wykazują dotychczasowe odmiany tradycyjne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani minister. Panie marszałku, wysoka izbo, panie senatorze. No rzeczywiście, gdyby intencją tej aktualnie obowiązującej ustawy o nasiennictwie jest to, żeby na przyszłość, po jak gdyby tym okresie przejściowym, zapewnić jednolitą procedurę rejestracji wszystkich odmian przy przeprowadzeniu tych pełnych badań odrębności, wyrównania i trwałości. W związku z tym również odmiany wyhodowane, no jak gdyby w sposób, może wtedy trudno mówić o odmianach tradycyjnych, ale takie odmiany no, wyhodowane w sposób no, amatorski, powiedzmy, przez amatorów czy o charakterze lokalnym, będą musiały przechodzić tę pełną procedurę. Dziękuję bardzo.